Od jakiegoś czasu Opolanie zauważyli siatki rozwieszone w wyższych partiach katedry. To świadczy o tym, że no, sypią się nam cegłówki z naszego pięknego, świętego miejsca. Czy są jakieś plany remontowe, czy kościół, katedra remontuje, ma na to środki? Nie tylko się sypią cegły, ale również i nasze finanse. Chcielibyśmy więcej zrobić dla katedry, ale niestety z braku finansów musimy w pewnym sensie wyhamować nasze prace, które miały wyjść w tej chwili na zewnątrz i objąć kolejny etap, to wieże. Niestety potężny koszt, 8,5 miliona złotych, ale też musimy sobie wyobrazić, to jest 73 metry wysokości wież i to jedna południowa i północna domagają się ekstremalnej konserwacji, dlatego że te cegły, które sypią się, są w wielkości dosłownie już pięści, ułamki spadają pod nogi, są też zabezpieczenia i siatki i też praktycznie tego przepierzenia, które jest przed katedrą. Dokończyć trzeba jeszcze zewnętrzne ściany na stronie północnej, południowej. Niestety te fundusze z wielkich rządowych stron nie domagają, jakbyśmy nawet chcieli. Możemy liczyć na lokalną pomoc naszego miasta, Urzędu Marszałkowskiego i z tego się też cieszymy. Jak widzimy, jesteśmy wewnątrz katedry i zachwyca swoim pięknem, wydobytym po kilkuset latach. Remont katedry, renowacja odkrywa też i takie smaczki, chociażby nawet nad zakrystią. Odkryliśmy pokój, który od kilkuset lat nie był nawet zauważony, nie opisany w kronikach. Owszem, wspomniano, że gdzieś była biblioteka nad zakrystią. Skucie cegieł spowodowało, że jedna cegła wpadła do środka. Co jest za tymi cegłami? Okazuje się bardzo ciekawy pokój. Najprawdopodobniej była to kiedy biblioteka zakonna, wyłożona jeszcze też pięknymi cegłami posadzka i nawet są w ścianie schowane schody z stopnicami drewnianymi. Fantastycznie się zachowały. Niestety musimy szukać funduszy, aby się do środka dostać i uporządkować na tyle, by według moich planów stworzyć tam ciekawy dar dla miasta Opola, czyli skarbiec takich tych elementów, które przechowujemy w katedrze kielichów, monostrancji, pierścieni biskupich czy pastorałów. Kiedy znikną te siatki, bo jednak jakieś fundusze są, czy włodarze katedry jednak pracują nad tym, żeby remontować, usuwać te braki w zewnętrznej elewacji? Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki funduszom, które dostajemy z zewnątrz. Możemy jedynie oczekiwać na rozdanie czy ministerialne, czy też Urzędu Marszałkowskiego, ale generalnie to są obiecane środki, szczególnie unijnych, które wpłyną być może w najbliższych dopiero latach. I to jest... A ta akcja 1% buduje Opole, czy ludzie przekazują wam też ten 1%, czy te pieniądze do was docierają? To jest cudowna akcja, bo rzeczywiście dzięki temu zyskujemy co roku około 80 tysięcy od kilku lat. Chciałoby się więcej, jak myślę, każda fundacja non-profit i my się cieszymy z tych wpłat, ale to też świadczy o tym, że jest wielu wrażliwych na tym poziomie troski o piękno katedry, o to, by pozostała też dla potomnych oddana w ręce, w miarę właśnie zadbana.